design thinking w Polsce rozwija się, jak wiecie, bardzo szeroko. My postawiliśmy na to, żeby w Łodzi stworzyć pracownię, która pozwoli trochę w dydaktyce pomieszać, czyli zrobić w niej coś dobrego, naprawdę dobrego. Co zaobserwowaliśmy? To nie tylko są nasze na pewno spostrzeżenia. Myślę, że część z tych rzeczy wy również potwierdzicie. Mianowicie, dlaczego w Polsce edukacja jest zagrożona? Właśnie ze względu na te rzeczy, które tutaj widzicie. Praca zespołowa dosyć mocno ograniczona. Tylko niektóre uczelnie pracują projektowo. Też bardzo wąsko studenci opracowują projekty. My uważamy, że jest światło w tunelu, jak widzicie, ale może też być droga do tego światła, w zupełnie innych kolorach widziana. Jak możemy do tego dojść? Chcemy wprowadzić do kształcenia studentów na uczelni wyższej taki system, który pozwoli na to, że będą tworzyli unikatowe rzeczy, że ich projekty będą takie, gdzie rozwiązanie będzie naprawdę konkurencyjne, niepodważalne, będzie zupełnie inne i takie, gdzie oni na samym początku będą myśleli o wdrożeniu, czyli będą myśleli o tym zastosowaniu implementacyjnym. Co już zrobiliśmy w tym kierunku? Tworzymy przestrzeń. Znaczy przestrzeń mamy, teraz ją wyposażamy. Myślimy o tym, żeby ten program cały był spójny. Wprowadzamy również go do systemu kształcenia. My na Politechnice bazujemy na bardzo dobrej jakości kształcenia. Jako jedyna uczelnia publiczna w Polsce mamy ACTC Level i DC Level. Ponadto mamy bardzo bogato od wielu lat rozwinięty PBL Project, program i chcemy to też oprzeć na nowościach, które występują, mianowicie work-based learning i research-based learning. I wierzymy, że nie da się tego zrobić w sposób dobry, profesjonalny, jeżeli nie postawimy na kadrę. Kadry też tutaj kształcimy i to już robimy. W tej chwili mamy już deklarację profesora Jeremiego z D-School na Stanford University, który obiecał, że przyjedzie i będzie nas szkolił. Więc będziemy mieli też wysoko wyszkoloną kadrę. Część z tych rzeczy, które tutaj widzicie, realizujemy już albo za chwilę będziemy realizowali. Chcemy też naszykować sobie jakby kandydatów na naszych studentów, dlatego uderzamy również do dzieciaków. Chcemy dla nich robić szkolenia, chcemy im pokazać, na czym to polega. To jest LUT, czyli Łódzki Uniwersytet Dziecięcy, który zrzesza uniwersytety dziecięce z całej Polski. Jeżeli chodzi o te dwie rzeczy, które widzicie, one powstają dzięki współpracy, którą nawiązała Monika Malinowska-Olszowy, która jest również dzisiaj z nami, z Urzędem Miasta Łodzi. W ramach tej współpracy Urząd Miasta zwrócił się do nas, żebyśmy jako Top 500 Innovators Łódź nawiązali współpracę z przedsiębiorstwami i prowadzili szkolenia dla szkół średnich. Tak więc najmniejszy poziom kształcenia dzieciaki, później szkoła średnia, ale również też współpraca z przedsiębiorstwami. I o tym bardzo mocno myślimy, to jest aspekt tego mocnego zastosowania rozwiązań, implementacji rozwiązań na rynek i w ramach tego też rozwijamy. Tutaj mamy już też pewne doświadczenie, prowadziliśmy zajęcia z DT na Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji, która również w Łodzi się rozwija. Tak działamy. Mieścimy się w jednym z najnowocześniejszych budynków Politechniki Łódzkiej. Tam mamy wydzielone pomieszczenia, tam tworzymy naszą przestrzeń kreatywnego myślenia. I to, co najważniejsze, nic z tego nie powstałoby, gdyby nie to, że działają tam ludzie z pasją, ludzie, którzy chcą to robić i którzy mnie wspomagają. I część z nich, których tu widzicie na zdjęciu, możecie również zobaczyć na sali. Bardzo proszę, wstańcie. Jest dzisiaj z nami Robert, Monika i Kinga. Kinga, jest jeszcze Jacek, który również jest z Top 500. Reszta to moi wspaniali studenci albo współpracownicy z uczelni. Każdy ma swoje wielkie zadanie. Zapraszam was do współpracy. Możecie to jak powstajemy już w tej chwili, możecie obserwować na naszym fanpage'u, a strona internetowa też już jest, ale jest wciąż w budowie. Niemniej jednak zachęcam was do śledzenia zmian, które będą u nas zachodziły i do współpracy. Bardzo wam dziękuję.